Okej, wiecie co zrobiłem? Zauważyłem, że ten rozrząd, który sobie wcześniej pomalowałem na czarno, ten czarny jest taki bardzo płaski, wręcz matowy. Moment, bo wy tego nie widzicie, ale zaraz będziecie widzieli. Taki czarny, bardzo płaski kolor matowy był. I wiecie co zrobiłem? Użyłem sobie takiego specjalnego nabłyszczacza. On jest co prawda do lakieru kupiony, ale użyłem go do tego, żeby nadać taki ciekawszy troszeczkę efekt i myślę, że po wyschnięciu to będzie wyglądało ciekawiej, tak? Te paski, wiadomo, i wałki nie są aż takie płaskie, nie są takie całkiem pozbawione jakiegokolwiek blasku, więc postanowiłem nadać temu jakąś taką ciekawą fakturę i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na pewno się czegoś nauczę, jeśli zrobiłem to źle. Tutaj też pomalowałem sobie tak troszeczkę i zastanawiam się, czy pomalować też to miejsce tym nabłyszczaczem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ten kolor powinien być przede wszystkim bardziej żywy, tak? Powinno wyglądać, jakby dopiero było malowane, a nie będzie takie płaskie. Myślę, że to będzie fajniej wyglądało w efekcie końcowym. Zaraz zobaczymy. To jest oczywiście bezbarwny taki lakier, który sprawia, że... No zobaczcie, no chyba wygląda dużo lepiej, prawda? Jak myślicie? No moim zdaniem jest fajniej. Zobaczymy, jak będzie wyglądało, jeśli już wyschnie. No ale powinien efekt być taki, jak teraz widzicie, czyli takiego wilgotnego, bardzo wyrazistego, czerwonego koloru. Bardzo fajna sprawa. No myślę, że dużo ciekawiej wygląda. Całego silnika oczywiście nie będę malował, bo to chodzi tylko o to, aby uwydatnić kolorki, które sobie tutaj użyłem, żeby naprawdę jak ktoś otworzy tą maskę, żeby powiedział: ja pierdzielę, to jest Lucek zajebiste. Chcę mieć ten samochód. No właśnie. W takim razie chyba możemy zabrać się za klejenie całego silnika. Troszeczkę jeszcze ta farba musi podeschnąć, ale to już sobie może podeschnąć, jak będzie wszystko ładnie złożone. Najpierw zaczniemy sobie od rozrządu, bo on najbardziej już wysechł. Nigdy nie wiem, jak się powinno mówić wysechł. Jak mówię wysechł, to mam wrażenie, że mówię źle. Ale chyba tak się powinno mówić. Okej, jak on teraz był? W ten sposób. Cyk. Okej. No i tak sobie wygląda. Mam nadzieję, że widzicie. Widzicie czy nie widzicie? Teraz widzicie. Myślę, że wygląda w porządku. Tak, leciutko się błyszczy. Nie jest taki nudny, płaski. Myślę, że jest ciekawiej. Teraz musimy zrobić coś innego. Trzeba wziąć komorę silnikową, przełożyć ją w ten sposób i od góry założyć ten ostatni element, tak? Więc to jest taka teraz trochę trudna sytuacja. Może ja oddalę, żeby było mi wygodniej. O, w ten sposób. O. Pomalujemy klejem ten elemencik. I cała sztuczka polega na tym, aby przykleić to i żeby nam to nie spadło. No tak, coś już tam łapie. Już jest w miarę ok. Musi to chwilę tak postać, aż to wszystko się tam stopi, aż ten klej zacznie robić swoją robotę i myślę, że będzie ok. A jeśli nie, to poprawię to po odcinku i też będzie w porządku. Także widzimy, już ta warstwa tego mojego lakieru wyschła i zobaczcie, o wiele fajniej się to wszystko błyszczy, tak? Wygląda rzeczywiście bardziej jak żywe. I myślę, że takie elementy, które będę gdzieś tam miał, które będę chciał, aby bardziej się błyszczały, też potraktuję tym nabłyszczaczem. On jest naprawdę bardzo fajny. No dobrze, przyszedł czas do zamontowania układu wydechowego. Tutaj sobie pomalowałem na kolor aluminiowy tą część wydechu, układu wydechowego. A całe to podwozie ja chyba zostawię w tym kolorze, co jest. Wiecie, po co mam to odgradzać? To wygląda całkiem spoko. Nie ma sensu chyba dodatkowo malować to jakąś czarną farbą czy czymś takim. Układ wydechowy dalszy pomalowałem, no właśnie, pomalowałem na kolor właśnie taki aluminiowy, tak? Myślę, że powinienem do tego mieć jakiś chromowany kolorek, żeby to pomalować chociaż na chrom. Myślę, że to by wyglądało fajniej. O, mamy tutaj trochę komplikacje. Trzeba trochę przytrzymać, bo to odrobinę odstaje, ale w tej kolejności muszę montować. Teraz musi być układ wydechowy, to znaczy już ta końcowa część, a dopiero później przychodzi na to,
zawieszenie. Pomyślałem sobie, że będziemy już nakładać kolejne warstwy. Już jest nałożona warstwa podkładowa na model, także i na maskę. I będziemy nakładać te warstwy w ten sposób, że no, w odstępach 5-10-minutowych kolejne warstwy farby będę nakładał, z tego względu, że ona naprawdę bardzo, bardzo szybko wysycha. Więc tutaj nie będzie żadnego problemu z tym, aby je szybko aplikować. Zacznę od czerwonej. Miałem używać czerwonego, palonego koloru, ale pomyślałem sobie, że ten palony czerwony jest trochę zbyt ciemny i może dam pod spód farbę jakąś jaśniejszą, czerwony, i wtedy dopiero na sam wierzch dam ten palony czerwony. Zobaczymy, jaki to da efekt, ok? Tak wygląda po nałożeniu pierwszej warstwy. Myślę, że bardzo fajnie, nawet nie wiem, czy tego koloru nie zostawię. On się teraz nie błyszczy, znaczy troszeczkę może gdzieniegdzie się błyszczy, dlatego że on jeszcze nie wysechł, tak? Ale jak wyschnie, to on będzie całkowicie matowy. Zresztą, matowy Nissan R35 to jest też fajna sprawa i powiem wam, że wygląda całkiem fajnie. Ale ja chciałem zrobić go w wersji błyszczącej, bo mam teraz fajne produkty, które chciałbym wykorzystać właśnie w tym modelu. No i czas nałożyć kolejną warstwę. Teraz z tym nakładaniem trzeba troszeczkę uważać, bo no trzeba część po części jechać. Nie wiadomo, gdzie farba została nałożona później, a gdzie nie. Więc to jest taka trudna chwila z tym nakładaniem teraz, ale myślę, że sobie poradzę. No mam tutaj mały problem. Nie wiem, czy to widzicie dobrze, ale może przybliżę trochę. Zobaczcie, co się stało. Aerograf mi za dużo farby wytrysnął naraz. Znaczy miałem na tym samym poziomie i zwiększyłem. I trysnął mi tak dużo, że zobaczcie, jakie się porobiły smugi. No dobrze, udało mi się trochę zeszlifować tył. Mam nadzieję, że teraz farba nałoży się dobrze, że będzie wszystko ok. Jeszcze sprawdzę.
Okej, okay, druga warstwa nałożona, nawet tak troszeczkę więcej jak druga, i trzecia będzie już ciemnego koloru. Niestety widać tutaj takie troszeczkę niedoskonałości z tyłu. No, nie bardzo wiem, jak to mogę usunąć. Podejrzewam, że gdybym bardziej zaczął to szlifować, to no, byłyby problemy, tak, że mógłbym jeszcze bardziej uszkodzić ten tył i zrobić tutaj jakiś taki brzydki efekt. Muszę poczekać, aż wyschnie teraz ta farba i będę nakładał już ostatnią warstwę, z tym, że już koloru ciemnego, czerwonego, palonego. Ok, myślę, że już tak będzie wyglądał finalnie. Na kamerze tak nie bardzo widać, jaki to jest kolor, ale on jest taki krwisty, czerwony. No nie wiem, jak mam to powiedzieć. Krwisty, ciemny, czerwony, jakoś tak. Wygląda bardzo fajnie, zobaczymy, jak będzie po wyschnięciu. Jeszcze została mi maska do pomalowania. O, możecie sobie porównać teraz, może na kamerze będzie to widać. Tak? Ten stary kolor kontra ten nowy. Nie? Ten stary jest troszeczkę jaśniejszy. Myślę, że taki jasny kolor też by wyglądał fajnie na GTR-ze, ale już pomalowałem, tak? To niech będzie tak. No i tak już wygląda po nałożeniu wszystkich warstw farby. Tutaj troszeczkę z tyłu widać, że no, mi tam trochę więcej tej farby poszło, ale nie jest aż tak super widoczny, jest w miarę ok, więc w porządku. Tak czy inaczej farba nałożyła się bardzo w porządku i możemy chyba przejść do fazy nabłyszczania. Jeszcze wam pokażę, jak wygląda maska. Maska wygląda tak. Więc też bardzo fajnie wygląda. Papierka. Sprawdźmy, czy... O, widzicie, jeszcze trochę czerwonego poleciało. Ale już jest raczej wszystko ok. Nie widać, więc jest dobrze. Bardzo ładnie pachnie ta farba. Naprawdę, takim... No nie wiem, jak mam to powiedzieć. Jakimiś takimi kwiatkami. Zresztą to nie jest farba. Powinien to też ładnie wstrząsnąć jeszcze mocniej przed aplikowaniem, więc to wytryśniemy. Tutaj malutko jest. Zmniejszymy sobie ciśnienie. Ciśniątko sobie zmniejszymy. Jeszcze trochę. Ok, no i teraz aplikujemy. Muszę pamiętać o tym, żeby też maskę pomalować tym. Kilka warstw nabłyszczacza nałożone. Teraz czas na maskę. Ok. Nawet tutaj trochę za dużo mi zeszło, ale myślę, że to jest kwestia wyszlifowania. Jeśli chodzi o karoserię, to tutaj sprawa wygląda dziwnie, bo zobaczcie, ja tu może przybliżę widok. Nie wiem, czy to dobrze widać na nagraniu, ale są takie jakby
nie wiem, bąbelki albo coś takiego. Może od szlifowania to zniknie. Myślę, że to zniknie od tego szlifowania. Nałożę jeszcze kilka warstw tego nabłyszczacza. Poczekam, aż to wyschnie. Jeszcze nałożę, jeszcze potem raz nałożę. I później już zajmę się szlifowaniem. Natomiast w następnym odcinku będziemy zajmować się już wnętrzem. Będziemy kleić wnętrze i myślę, że już skończymy cały model. Przygotuję karoserię specjalnie na ten odcinek, żeby już wszystko było tak, jak powinno być. Także zapraszam Was i do zobaczenia za tydzień. Na razie, pa, pa.